Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Niestety w dzień świętego Walentego zaczęły walić się indeksy światowe. Coraz więcej państw wycofuje swoje ambasady, przedstawicielstwa i prosi obywateli o opuszczenie Ukrainy. Zatem wojna zawsze wpływa na gospodarkę i o tym dzisiaj w programie porozmawiamy z doktorem Cezarym Mechem, ekonomistą, prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych UMFE. Dobry wieczór Panu. Witam Państwa serdecznie. A z Panem doktorem szczególnie skupimy się oto na tych tematach. Na granicy ukraińsko-rosyjskiej Rosja zgromadziła ponad 60% swoich sił lądowych. Atak Rosji na Ukrainę to pewny kryzys gospodarczy i finansowy nie tylko w Rosji, ale również na Ukrainie i być może niewłaściwa ocena Europy Środkowej przez rynki kapitałowe. Chiny mają ogromny wpływ na Rosję i Ukrainę. Czy wzrastającej potędze zależy na wojnie czy pokoju w tej części świata? Jednym z najaktywniejszych sojuszników Ukrainy jest Turcja, która ma swoje interesy, plany na przyszłość nie tylko na Ukrainie, ale również w Azji Środkowej. Bank of America twierdzi, że ropa tego lata będzie po 130 dolarów za baryłkę. Panie doktorze, widzimy na rynkach kapitałowych, ale również towarowych, bo gdy jest niebezpiecznie, gdy wzrasta napięcie, to rośnie również cena ropy i to niestety widzimy i możemy tylko rozpaczać, że pomimo obniżek VAT-u i akcyzy, znowu cena paliwa rośnie na stacjach i chyba nic nie wskazuje na to, że to się zatrzyma, no chyba, że nie dojdzie do wojny na Ukrainie. Czy jest w ogóle szansa, bo jest tyle głosów, które już tą wojnę wieszczą, że niedługo wybuchnie, że może spróbujmy podejść inaczej do tematu. Może nie będzie wojny na Ukrainie. Ostatnio, jak rozmawialiśmy, no to byłem takim dużym optymistą, że raczej do niego nie dojdzie, do niej nie dojdzie. Byłem przekonany, że nie dojdzie, ponieważ igrzyska są olimpijskie w Pekinie, więc na pewno Putin po prostu nie zepsuje takiego wydatku i takich nakładów marketingowych ze strony Chin. Zresztą sam sobie nie zepsuł w sytuacji, kiedy był pierwszy konflikt na Ukrainie i była jednocześnie olimpiada w Soczi. Faktycznie, więc, panie doktorze, Chińczycy poprosili o chwilę spokoju, jednocześnie starają się wykazywać zrozumienie w stosunku do obu stron konfliktów. Tak, pod względem takim geostrategicznym, no to wydaje się, że są w takim idealnym położeniu, ponieważ był bardzo silny nacisk na Chiny ze strony Stanów Zjednoczonych, nowej administracji. Też tutaj przecież jest główna linia konfliktu, bo to nie Rosja przecież zagraża Stanom Zjednoczonym i Zachodowi, tylko ta ekspansja chińska. Więc to, co wielokrotnie żeśmy rozmawiali, że w takich sytuacjach Chiny pozwalają Putinowi i Rosji na więcej. No bo Rosja raczej, Stany Zjednoczone no, straciły ten moment, można powiedzieć, to dziesięciolecie pierwsze, kiedy to mogły przeciągnąć Rosję na swoją stronę, a więc na stronę Zachodu i oddziaływać ewentualnie tak okropnie. Niemniej zamiast powiedzmy tego manewru, no to ulokowały się bardzo silnie w krajach tu arabskich i na tym olbrzymi konflikt na Bliskim Wschodzie, który niestety, ale przegrały. I w tym Panie momencie... doktorze, przegrały, a może tak przejdźmy do spraw gospodarczych. Ile tysięcy miliardów dolarów przegrały Stany Zjednoczone na wojnie pierwszej, drugiej wojnie w Iraku, wojnie z Państwem Islamskim i ogólnie można powiedzieć tym wszystkim, co działo się poczynając od 2001 roku właściwie do niedawna, bo to są kwoty, które idą nie w kilka tysięcy miliardów dolarów, tylko kilkanaście tysięcy miliardów dolarów i niektórzy zwracają uwagę na to, że Chińczycy w tym samym czasie te kwoty po prostu poinwestowali w swoją gospodarkę, w technologię, czy choćby wywiad technologiczny, który pozwalał im te technologie pozyskiwać. Mówimy o tym, że siła Chin na tyle wzrosła, że
że wydaje się, że duża część analityków jest zaskoczona, ale przecież to było wiadomo, że Chiny osiągną taką dynamikę. A wracając do okresu Związku Radzieckiego, to zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone przekazywały Chińczykom technologię i wspierały Chiny przeciwko Rosji, więc historia jest bardzo przewrotna. Rosja tutaj według większości głosów jest, jeśli chodzi o Polskę, jest w sojuszu z Chinami, ale tak jak kiedyś Zachód stawiał na Chiny, a teraz USA starały się stawiać na Rosję i nie wyszło, to może za chwilę znowu będzie jakaś zmiana kombinacji, bo czemu ma jej nie być? Czy tak podsumowując to, co pan redaktor powiedział, no to zauważmy, że jeśli patrzymy na bazę przemysłową tam Chin, no to ona na początku lat 80. no to była, można powiedzieć, na poziomie no Polski. Tylko teraz widzimy, gdzie jest Polska, gdzie są, powiedzmy, Chiny. Chiny są oczywiście z jednej strony, no jeśli patrzymy na ten taki udany manewr Stanów Zjednoczonych z początku lat 70., a więc wciągnięcia Chin na swoją stronę przeciwko Rosji, no to się udało. Później ewidentnie, powiedzmy, te rewolucje, które następowały we wszystkich krajach komunistycznych, no to się załamały na Tiananmenie. No niemniej Zachód w jakiś sposób, można powiedzieć, tutaj wybaczył, powiedzmy, Chinom i pozwolił im na kontynuowanie swojej polityki, a niestety... Panie doktorze, czy Zachód wybaczył, czy Zachód po prostu miał też bardzo dużo takich sytuacji, jak choćby żółte kamizelki, ogromne strajki, przecież zginęło kilkadziesiąt osób, kilkaset osób zostało trwale rannych we Francji wskutek no, dość dużej brutalności. W Stanach Zjednoczonych ostatnio też mieliśmy bardzo gorące wydarzenia. Zatem moje pytanie brzmi, czy Zachód wybaczył, czy Zachód zaczął robić to samo i nie bardzo może powiedzieć, a tam na Tiananmen to zabiliście ludzi, bo widzieliśmy ogromne ilości demonstracji w ciągu ostatnich kilku lat w różnych krajach, na różnych szerokościach geograficznych, gdzie było dosyć dużo ofiar, ale może tutaj chciałbym po prostu podkreślić, że wcześniej we Francji nie było ofiar na ulicy, czy w innych krajach Europy Zachodniej. Znaczy, teraz to rozmawiamy właściwie o geopolityce tej największej, a więc Stanach Zjednoczonych. Więc Stany Zjednoczone no to utraciły lata 90., ponieważ no, okres Jelcyna no to był bardzo sprzyjający wciągnięciu Rosji do świata, można powiedzieć, zachodniego. I w tym momencie ta sytuacja też geopolityczna na Zachodzie była, powiedzmy, na Wschodzie i w Chinach, w okolicach byłaby, powiedzmy, odmienna. Niemniej raczej oparł się tylko i wyłącznie na powiedzmy, tych oligarchach, a jednak nie wyłożył nakładów na to, żeby przyciągnąć to społeczeństwo, tak żeby ten rosyjski imperializm nie mógł się odrodzić. Zamiast Panie doktorze, tego... a może jednak przyciągnął społeczeństwo, bo duża część jednak oligarchów, ich rodzin wyjechało do zachodniego świata, to bardzo bogate osoby, często mieszkające w czymś, co może się tylko śnić w marzeniach wielu mieszkańców zachodniego świata. Nierówny podział majątku, który doprowadził, no, można powiedzieć, do ogromnego bogactwa rosyjskiej, ale również ukraińskiej oligarchii. Mieliśmy jakiś czas temu aferę Panama Papers, ale nie tylko, tych afer było całkiem sporo. No i właśnie z Rosji, ale przede wszystkim z Ukrainy ciągle wyciekają pieniądze. Więc jaki jest stan Ukrainy według pana, bo z jednej strony grozi Ukrainie wojna z Rosją, a z drugiej strony elity jakby działają ciągle na wschodnią modłę, bądź Rosja tam miesza w kotle i powoduje, no powiedzmy, niekończący się upadek ukraińskiego państwa, które ma ogromną powierzchnię, praktycznie blisko 50 milionów ludzi, dobre perspektywy, no ale ciągle upada. Szczególnie wojna też nie pomoże Ukrainie. Zatem wracając do tych oligarchów ukraińskich, czy takiej budowy społeczeństwa, może właśnie wskutek tego, że
ta oligarchia zdominowała życie naszego wschodniego sąsiada. Takie doświadczenia, ponieważ studiowałem w takim okresie dość znaczącym na zachodzie i miałem kolegów, którzy w jakiś sposób byli potomkami oligarchów, można powiedzieć, tych niemieckich. I to była taka, wydaje się, taka powtórka, jest cały czas ta powtórka, powiedzmy, tych poszczególnych działań, które mają, powiedzmy, mogą mieć bardzo podobny efekt, a więc polegające na tym, że przejmuje się jakiś kraj, społeczeństwo jest, powiedzmy, w upadku i opiera się, stara się przejąć służby bezpieczeństwa, sądownictwo, powiedzmy, tego upadłego kraju, a z drugiej strony podporządkować oligarchów, ponieważ oni są bardzo łatwi do podporządkowania, ponieważ jeśli mają olbrzymie majątki, no to są bardzo podatni na to, że mogą zostać wywłaszczeni, a więc zaczynają współpracować z tym nowym reżimem czy tą nową władzą. I tak samo jak widziałem to, powiedzmy, w Niemczech, powiedzmy, które uważałem, że to był pewien błąd amerykański, ponieważ o ile się udało podporządkować dziadków i może i rodziców, to już tych, których widziałem w tym trzecim pokoleniu, to oni już starali się o to, żeby mając już te majątki, już nie być tak podporządkowani bezpośrednio, powiedzmy, już jakimś formą, powiedzmy, tego oddziaływania. To samo i wydaje mi się, że była planowane w Rosji, a więc przejąć, powiedzmy, ustanowić tych swoich oligarchów w oparciu jednak o źródła rosyjskie, a więc ten majątek olbrzymi rosyjski i za pomocą ich starać się zmienić tą strukturę polityczną. No, poprzez społeczną dotrzeć do tych głębokich po prostu zależności tam służb specjalnych Rosji. I moim zdaniem jednak to pozwolenie na tą oligarchizację w Rosji, no to doprowadziło jednak do takiego buntu społecznego, no bo ponieważ to, co ci oligarchowie wyprawiali, no to było po prostu karygodne. No i dlatego też udało się Putinowi poprzez te swoje sieci, powiedzmy, powiązań tych służb specjalnych, tak naprawdę to tych oligarchów zminimalizować i zwasalizować. Ci, którzy uciekli na zachód z majątkami częściowo, no to byli straceni. Nowi oligarchowi najprawdopodobniej są bardzo, bardzo podsłuszni i współpracują z władzami Rosji. Jeśli chodzi o Ukrainę, no to był taki region, powiedzmy, takiej batalii, dwóch sfer, a więc z jednej strony tej rosyjskiej i oddziaływania na oligarchów, z drugiej strony tej zachodniej. W chwili, kiedy udało się politycznie przejąć Ukrainę, przy tym jednak przewrocie, no to ci zastosowano ten sam manewr, który jest manewrem niemieckim, przy czym postanowiono też włączyć inne kraje. My pomagamy Ukrainie, Ukraińcom w ten sposób rozładować to ewentualne niezadowolenie poprzez dostęp do naszego rynku pracy. Więc te działania są typowe. Zaś jednak to, co nastąpiło, no to zamiast Stany Zjednoczone zainteresować się Rosją, a więc i w tym momencie również tak naprawdę, powiedzmy, Chinami, no to doprowadziły do tego, że właśnie angażując się w krajach arabskich, no doprowadziły do sytuacji, że kontrolują, można powiedzieć, wszystkie reżimy te arabskie a więc zabezpieczyły w pełni, można powiedzieć, bezpieczeństwo Izraela. Z tym tylko, że jest to olbrzymim również kosztem właśnie oddziaływania społecznego, którzy nienawidzą Arabowie, zarówno nienawidzą Izraela, nienawidzą swoich oligarchów, ale też również nienawidzą Zachodu i jak okazuje się w takim Afganistanie może to doprowadzić, że wewnętrznie wyrzucają, powiedzmy, te wpływy Zachodu. W tym czasie właśnie Chiny, działając bardzo skrupulatnie,
odbudowały swoją potęgę, jaką po prostu posiadają i doprowadziły do tego, że skorumpowały, można by powiedzieć, tych oligarchów amerykańskich, wszystkich innych w postaci tego, że przeniosły, jednak udało się im doprowadzić do tego, że oni przenieśli swoje produkcje do Chin. Przenieśli, ponieważ tam okazywało się, że jest taniej, bezkonfliktowo. Zaś tutaj władza Zachodu polegała na tym, że była własność, własność intelektualna i ta przewaga. Więc wydawało się, że Zachód będzie mógł żyć w tym nowym świecie usług, którym wszyscy będą kupowali, powiedzmy tam Bayern Monachium, wszelkiego typu rozrywkę, Barcelonę, tam patenty, patenty, sport, wszystko to, co Zachód planował sprzedawać Chinom. Panie doktorze, zatem temat będziemy kontynuowali na naszym kanale na YouTube. Tutaj pożegnamy się z telewizami, ale tych, którzy chcą obejrzeć dalszą część rozmowy, zapraszamy na kanał Telewizji Republika, Ekonomia Raport i będziemy tą rozmowę kontynuować. Panie doktorze, zatem Chiny odbudowały swoją potęgę. W jaki sposób można zobaczyć pewne analogie pomiędzy historią Polski i historią Chin, a chodzi o okres upadku, zatem ten nieszczęsny XIX wiek, czy toczący się upadek od wieku XVIII, Chiny praktycznie przez całą historię ludzkości były największym producentem, z wyłączeniem tego okresu XIX wieku, tego okresu, w którym Polska również utraciła swoją niepodległość, na ile to może mieć ze sobą związek. Czy jest jakaś korelacja, czy to przypadek, że teraz Polska znowu idzie do góry, Chiny idą do góry? Jak pan myśli? Znaczy, no, Chiny to utraciły i wydaje się, że powiedzmy też inne państwa utraciły, ponieważ ta kwestia dotycząca postępu technicznego, merytokracji, no ona powiedzmy w tym świecie zachodnim się bardzo szybko rozwinęła i to doprowadziło do tego, że jednak imperia te wschodnie, wszelkiego typu, to okazywały się takie bezbronne. Przy czym no, pierwszym krajem, który można powiedzieć się w jakiś sposób wyzwolił, no to była Japonia. I ona pokazała też tym innym krajom, w jaki sposób można powiedzmy z tej dominacji się wyzwolić. A więc bardzo silna struktura wewnętrzna, nie pozwalanie na zmiany powiedzmy tu wewnętrzne, na zmiany sił w postaci powiedzmy tam służb specjalnych, mediów, a więc kształtowania i zmiany postaw oddziaływania na społeczeństwo, a z drugiej strony te wszystkie nowinki techniczne absorbowanie. No i to w jaki sposób Japonia ukazała. Wydaje się, że później wszystkie inne kraje, łącznie ten z Putinem, to czy nawet ostatnio, no to można powiedzieć z Erdoganem, no to szły i tą samą drogą. Chiny to oczywiście były bezbronne w tym okresie technologicznym, później jednak od czasów tych komunistycznych po II wojnie światowej, no to starały się strzec tej takiej niezależności i dlatego mają wszelkiego wielkie awersje do puszczania powiedzmy tu świata zachodniego w media, kształtowania opinii publicznej i tak dalej. Jeśli patrzyłbym na jakieś analogie, to patrzę i jakieś powiedzmy tam wskazówki powiedzmy dla Polski, to zauważmy, no możliwe, że ten czas taki dobry dla Polski, tych relacji powiedzmy i geopolitycznych to w jakiś sposób przeminął, ponieważ no, w przeciwieństwie do powiedzmy tych dawnych okresów, no to Polska bardzo silnie zwija się demograficznie. No, te spisy powszechne, te dziesięcioletnie no, okazują, no, że my mamy mniej już ludności, a ponadto spadek o 300 tysięcy ludności, a jednocześnie o tyle młodzieży. Z drugiej strony spadek o 2 miliony osób w wieku produkcyjnym, a z drugiej strony przyrost o 2 miliony w wieku poprodukcyjnym. Więc te nakłady
opodatkowanie społeczne w Polsce jest coraz mniej korzystne. Z drugiej strony Chiny, dlaczego Chiny są takim obecnie również tak istotne? One są na tyle istotne, bo one tak naprawdę pozwalając, ja to wielokrotnie podkreślałem od czasu pierwszego konfliktu ukraińskiego, że one pozwalają Rosji, powiedzmy, tu działać. Dlaczego pozwalają działać? No po to, żeby odciągnąć tę uwagę Zachodu od siebie, od Stanów Zjednoczonych, ponieważ wszyscy uczą się z tej pułapki Tuki TDS-a, żeby za wcześnie nie wpadać, powiedzmy, w konflikt z tym mocarstwem takim dominującym. A później, to wiadomo, to już takie mocarstwa już nie chcą konfliktu. Więc one pozwalają Rosji na działanie takie odciągające uwagę, ale też zachęcające do tego, żeby z nimi rozmawiać w sprawie ewentualnego uciszania konfliktu. No i Polska, powiedzmy, wydaje się, że ma tutaj pewien interes w tym działaniu współpracy z Chinami. I dobrze, że pan prezydent wyjechał do Pekinu. Bardzo dobrze, że dwukrotnie Chińczycy jednak, główny przywódca chiński rozmawiał z nim. Już dwukrotnie, podczas gdy i okazuje się, że jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jeszcze nie znalazł czasu tak naprawdę na rozmowę z prezydentem Polski, ponieważ w interesie chińskim jest, żeby Rosja nie zmieniła sojuszy. A ona, więc dlatego też bardzo duży jest nacisk na pewno na to, żeby bardzo w tej miłości obściskiwać Rosję, żeby się ona nie zmieniła, nastawienie się nie zmieniło. I wydaje się, że nadzieje Zachodu na to, że to się zmieni, to są płonne. No dobrze, a jednocześnie Rosja chce Doniecka, chce części pasa nadmorskiego Ukrainy. I tak łącząc jeden fakt z drugim, że Chiny chcą tutaj zachować pewien balans, to biorąc pod uwagę, że ten konflikt może być, mieć ograniczony charakter albo no, być wojną w tym sensie stricte, czyli wojną totalną, to Chinom chyba zależy na tym, żeby ewentualnie byłby to konflikt ograniczony. Bo pytam o te szlaki lądowe, kolejowe, które biegną przez Białoruś, Ukrainę. Ukraina zablokowała szlaki Europa, Azja, można powiedzieć, przed świętami do 10 lutego. I to się, na szczęście ta blokada została ściągnięta, więc znowu transport się pojawił i teraz, jeśli te działania wojenne się rozpoczną, być może będą jakieś tam precyzyjne, Rosja też nie ma chyba w interesie, żeby to była wojna totalna, bo tym gorzej będzie odbierała to opinia światowa i sytuacja Rosji będzie się pogarszała. Zatem pytanie, czy według pana będzie to wojna totalna, czy właśnie taki chirurgiczny konflikt i jak to będzie wpływało na rynki kapitałowe, bo już dzisiaj tłumaczymy to, że spadki indeksów no, związane są z wojną, zwyżki cen ropy również związane są z wojną, chociaż oczywiście, panie doktorze, nieraz rozmawialiśmy, że chodzi również o zieloną rewolucję i fakt, że tych węglowodorów nie poszukiwano w takim zakresie, jak świat zgłasza rosnącą potrzebę konsumpcji ropy naftowej. Wydaje się, że Chinom nie zależy na tym, żeby była tutaj awantura na Ukrainie, ponieważ nie powinny być zainteresowane zbyt dużym wzmocnieniem się Rosji. Z drugiej strony pamiętajmy, że nawet jakieś umiarkowane działania na Ukrainie to wyjątkowo niekorzystne byłyby dla Polski, ponieważ to może być kasus taki turecki i tego konfliktu arabskiego ze wszystkimi konsekwencjami ucieczek, powiedzmy, ludzi, przechodzenia przez polską granicę. No więc to naprawdę byłoby bardzo niekorzystne rozwiązanie dla Polski. Jeśli chodzi o Rosję, to wydaje się, że to byłoby bardzo niekorzystne, ponieważ ona by bardzo zaangażowała się tutaj militarnie i powiedzmy to bardzo dużo by ją kosztowało.
Niemniej to nie byłoby na skalę tego kosztów Chin w przypadku ataku Tajwanu, ponieważ to Chin by zdecydowanie gorzej zniosły. I w Rosji niestety może istnieć takie przekonanie, że jeśli niebezpieczne dla Polski i dla całej w ogóle sytuacji na Ukrainie, no że jeśli teraz nie wejdą, to oni może nigdy nie już nie wejdą. Więc to jest jedno przekonanie. Drugie przekonanie mówi, możemy konfliktować się z Zachodem, bo mamy rezerw na 2 lata funkcjonowania. Już teraz Rosja wprowadziła zakaz importu produktów żywnościowych z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Niby nic wielkiego, ale te pojedynczy producenci z Francji, Włoch, jakieś dobre, drogie jedzenie, no już może być problem. Więc no, nie są to jakieś retorsje, które położą świat na łopatki, ale mogą osłabiać morale w wielu krajach zachodnich, bo to jest Rosja właśnie wskutek swojej konstrukcji, oligarchizacji życia i faktu, że również osoby, które tych oligarchów są w otoczeniu tych oligarchów, również konsumują wiele produktów zachodnich. Zatem, panie doktorze, jak pan myśli? Znaczy, ja myślę, że w ogóle w ten sposób Rosjanie nie patrzą na ten problem, ponieważ naprawdę tam, jeśli chodzi o Francuzów, to Francuzi tam te sery, tam wina i tak dalej, a nawet te zamki, to będą sprzedawali Rosjanom. No to więc wcześniej czy później, no chwilę powiedzmy burza minie. Bardziej bym liczył na to, że jednak tego typu pozwolenie na tego typu działania, więc że Rosja przestraszy Stany Zjednoczone, że jeśli po prostu nie zgodzą się wejść na Ukrainę Rosji, to oni wejdą po prostu do Ameryki Łacińskiej, no i a więc takiego miękkiego podbrzusza Stanów Zjednoczonych. I to po prostu i w tym momencie by była na tego typu operację zgoda. Ja zresztą w ostatnim tym programie, którym o tym rozmawialiśmy, to uważałem, że właśnie to, co się stało w Kazachstanie, to będzie doprowadzić do tego, że Ameryka się usztywni. No bo jeśli ona zgodzi się na Ukrainę, na zamieszanie powiedzmy w Europie ten centralnej, gdzie Ameryka ma tak naprawdę realne aktywa, no i wpływy polityczne, które mogą zostać przez taką współpracę rosyjsko-niemiecko-francuską wypchnięci, to tak naprawdę to już będzie potężne osłabienie Stanów Zjednoczonych. Więc na to się nie zgodzą. Dla mnie było tylko jedno dziwne, ponieważ nastąpił jednak przewrót w Kazachstanie. To był olbrzymi sukces, można powiedzieć, geopolityczny, jak łatwo to nastąpiło dla Rosji, a z drugiej strony również i częściowo dla Chin, ale dla Chin zdecydowanie to był mniej korzystne rozwiązanie. I Stany Zjednoczone i opinia światowa tak naprawdę przyjęły tą porażkę, jak gdyby jej nie było. Zamiast po prostu zrobić histerię na skalę światową, że coś takiego nastąpiło i tam nie może po prostu Kazachstan zostać po prostu tak swobodnie przejęty, to po to, żeby nie pokazywać swojego utraty twarzy, to przemilczano. Z tym tylko, że moim zdaniem efekt był odwrotny, ponieważ w chwili, kiedy tak łatwo się udało Rosji wejść do Kazachstanu, to tym bardziej to apetyt zrobiło, że możliwe, że Stany Zjednoczone teraz w ramach tych negocjacji z Rosją ustąpią w aspekcie Ukrainy. I to moim zdaniem to jest najgorsze chyba rozwiązanie, kiedy to ponad naszymi wszelkimi głowami powiedzmy byłaby jakieś takie znaczące ustępstwo i liczę, że po prostu do niego nie nastąpi. Putin ma moim zdaniem tak tylko i wyłącznie około 2 tygodni na wszelkiego typu działanie. I moim zdaniem ten okres igrzysk też wykorzystał na to, żeby silnie oddziaływać na politykę polityków kraju
Zachodu, ponieważ już był, tak można powiedzieć, w przymusie działania, tak to miał trochę więcej czasu na to oddziaływanie. Niemniej z punktu widzenia Polski to byłoby wszelkiego typu rozwiązania, czy zakulisowe, czy też jakiekolwiek wejście, powiedzmy, Rosjan do Ukrainy, to bardzo, bardzo niekorzystne. Polska powinna również uruchomić poza tymi kontaktami ze Stanami Zjednoczonymi, którymi widać te kontakty są i w kierunku takiego utwardzenia stanowiska Stanów Zjednoczonych również wspierać różne działania również z innymi krajami w kierunku, powiedzmy, tutaj rozmów z Chinami, żeby pozwolić, powiedzmy, tutaj, żeby wystąpił taki nacisk na Rosję zniechęcający, po to, żeby Putin uznał jakieś tam ustępstwa za również za to, że on nie traci twarzy. Też jedną rzecz powinniśmy jednak też zauważyć, że te całe zmiany też spowodowały również coś takiego, że Turcja wróciła, można powiedzieć, do NATO. Jest bardzo zdecydowanie działa na Ukrainie i wydaje się, że jako jedyna, powiedzmy, odpowiedziała na te działania wypierające interesy tureckie z Kazachstanem. Panie doktorze, bardzo słuszna uwaga, ale teraz pytanie, czy Erdogan jest takim rozgrzanym zawodnikiem, bo Turcja jednak bierze udział w wielu konfliktach wojennych wokół siebie, czy nawet w Afryce i oni po prostu wchodzą z tej ławki rozgrzany zawodnik, to nie jest tak, że ta... Jak spojrzymy na zachód świata, to zachód świata siedział na tej ławce, być może już na emeryturze i nie bardzo ma ochotę. Społeczeństwa również nie bardzo mają ochotę na konflikty, boją się tych konfliktów. Być może słusznie, ale no Turcja tych konfliktów trochę miała, dba o swoje interesy na Ukrainie, więc w co gra Erdogan? To jest bardzo interesujące po prostu zagadnienie, które nikt nie zwraca, można powiedzieć, nie zwraca uwagi. Oni zostali dotknięci, powiedzmy, tym, że zostali wyparci z tych krajów tureckich tam w Azji Centralnej. Odpowiedzieli bardzo agresywnie antyrosyjsko, jeśli chodzi o Ukrainę. I to trudno nie zauważyć, że... Powinno się to jednak podkreślać, że oni bardzo silnie antyrosyjsko działają, ponieważ zauważmy, Rosja opiera się na takim bloku. No z jednej strony z Chinami, a z drugiej strony z szyitami, z Iranem. I proszę zobaczyć, w chwili, kiedy Zachód słabnie, to Erdogan bardzo silnie wszedł w buty, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych i Anglii. Ponieważ proszę zobaczyć, no, jeśli się nie mylę, w przyszłym tygodniu znowu wyląduje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc próbuje, powiedzmy, tu grać tą kartą sunnicką, ale oczywiście wspierając interesy tureckie. Ale tego typu działanie jest antyrosyjskie i przeciwko Iranowi. Powinniśmy o tym wiedzieć. Ale też ukazuje, że należy, powiedzmy, swoich geostrategicznych, których na przeszłości mieliśmy przewag, wyciągać wnioski. Dlatego też, powiedzmy, z tego... tej sytuacji takiego niewidocznego paktu, jakiego mieliśmy z Chinami i z Mongołami przeciwko, powiedzmy, Rosji, kiedy to my rozkwitaliśmy, również teraz powinniśmy do tych różnych geostrategicznych korzeni wracać, tak samo jak Erdogan teraz wraca i de facto to zauważmy, on, mimo że te kraje były nastawiane przeciwko Turcji, one tak naprawdę nawet finansowały przewrót turecki, on o tym zapomniał, stara się pokazać im, że jest jedynym ratunkiem w przypadku upadku i osłabienia Stanów Zjednoczonych dla nich przeciwko szyitom. Też zauważmy, polepszył sytuację z Izraelem, niemalże prowadząc do tego, że chce pokazać Izraelowi, że realnie to tylko może w przyszłości Izrael liczyć na Turcję. Więc z jednej strony należałoby skorzystać z tej zmiany geostrategicznej tu na południowej
w lance, ją bardziej eksponować, z drugiej strony przekonać... Panie doktorze, ja tutaj przerwę, bo ja pamiętam słowa pana Erdogana, który jeszcze kilka lat temu, i to niedawno, mówił o tym, że Izrael zniknie z mapy świata, więc jest to duża zmiana, ale wywołał pan Iran. Iran, kraj bardzo ciekawy, który od 79 roku jako największy rezerwuar gazu i ropy miał ograniczone możliwości sprzedażowe, żeby nie powiedzieć praktycznie żadne. I teraz, w zeszłym roku Chiny podpisały ostatecznie umowę z Iranem na 500 miliardów dolarów, jeśli chodzi o to, co chcą zainwestować w Iranie, przy czym duża część wydobycie gazu i ropy o najniższych kosztach wydobycia. Zatem może dojść do zmiany na światowym rynku węglowodorów dzięki Iranowi. Ale Amerykanie jakby też się pokapowali, znowu jakby za późno, że Iran jest ważny. Mamy rozmowy w sprawie programu nuklearnego, też zmianę jakby administracja z demokratów wywodząca się zawsze jednak chyba przychylniejszym okiem patrzy na Iran, więc te przetasowanie na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych również wpłynęło na spojrzenie Stanów Zjednoczonych na Iran. Więc Iran tutaj wyrasta na ważnego gracza, a być może nawet będzie w pewnym okresie jednym z najbogatszych państw na świecie, gdyby mógł te węglowodory wydobywać. Choć no teraz jest tam straszna bieda, tak czy siak, nawet jak nie będzie najbogatszy, to będzie bardzo bogaty i zmieni ten układ na szachownicy światowej. Stary polski sojusznik przeciwko Turcji. Tutaj jeszcze jakiś kolejny wątek z przeszłości, ale Turcja jest w NATO, więc raczej ten wątek nie będzie miał miejsca, ale warto pamiętać o tym, że umowa z Iranem jest obecnie najstarszą umową międzynarodową, która ciągle obowiązuje. Traktat o przyjaźni z dwudziestolecia międzywojennego nie został wymówiony, więc mamy też tutaj otwartą kartę, by grać z Iranem. I tak jak się zastanowimy, panie doktorze, mamy całkiem dobre stosunki z Iranem, Turcją, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, a może nawet inaczej. Możliwość działania, jak ostatnio udowadnia polska administracja, która bez kompleksów przeszłości spotyka się z wszystkimi i jakby mamy pewną zmianę, więc wróćmy do tego Iranu. Jak ten rozwój Iranu i możliwość sprzedaży gazu i ropy choćby do rafinerii w Płocku, bo ropa rosyjska może być tylko zastąpiona przez ropę irańską ze względu na właściwości, wpłynie na sytuację Polski? Znaczy, wydaje się, że oczywiście trzeba grać tak, powiedzmy, jak tutaj karty pozwalają. No, jeśli można robić biznesy, to należy je robić. Ja byłbym jednak pesymistą, jeśli chodzi o kwestię tutaj jakiegoś modus vivendi między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Ponieważ pamiętajmy, no obecnych czasie, no demokracja to jest coś takiego, że jeśli się ma media, to jest się w stanie kształtować opinię publiczną, a później przez tą opinię, kształtowanie opinii publicznej, to są wybory i później powiedzmy można mieć te jakieś tam benefity i działanie. Tutaj opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych również jest kształtowana przez olbrzymie grupy interesów. One bardzo silnie są powiązane, mimo że to są dwie różne, można powiedzieć, grupy i u republikanów, i u demokratów inne, ale powiedzmy one są bardzo proizraelskie. No i jeśli chodzi o demokratów, to przeważnie ta mniejszość w Stanach Zjednoczonych, ona głównie patrzy o interes, powiedzmy, tutaj Stanów Zjednoczonych, ma przeważać nad interesem, powiedzmy, tutaj Izraela. Niemniej to przez te dziesięciolecia to tak się ukształtowała ta opinia publiczna i to niezależnie od tego, czy ci osób, które głosują czy na demokratów, czy na republikanów. I na to wskazywałam między innymi powiedzmy tutaj jedna z doradczyń, która uczestniczyła w tych porozumieniach z Iranem, że tego typu zmiana jest bardzo trudna w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Ponieważ opinia publiczna jest przekonana. Jeśli mówimy, no kraj bardzo wysoko wykształcony, ludzie powiedzmy też media najsilniej rozwinięte, to jednak gdyby zadać pytanie, takie dwa pytania, czy Iran posiada broń atomową, i zapytać drugie pytanie, czy Izrael posiada broń atomową.
to okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od partii, niezależnie od grup publicznych, jest przekonanie, że Iran posiada broń atomową i przez to zagraża Izraelowi, a Izrael nie posiada broni atomowej. Więc to z jednej strony ukazuje to, w jaki sposób poprzez złe działanie mediów nie jesteśmy w stanie jakieś społeczeństwo podejmować racjonalne... Panie doktorze, jak już pan wspomniał ten wątek o tym, jak można prać ludziom mózgi wielkim imperium i ich spojrzenie kierunkować na... To przypomnijmy sobie walkę z terroryzmem, bo na początku programu uznaliśmy, że jednak była to porażka Stanów Zjednoczonych. Nie o tyle, że nie wojowali z tym, tylko o tyle, że nic nie osiągnęli i wydali no bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Więc no może te media są problemem dla Stanów Zjednoczonych, że za bardzo skupiają się na interesach poszczególnych korporacji związanych z jedną bądź drugą stroną i cały interes Stanów Zjednoczonych upada, bo tak jak spojrzymy na ostatni okres, to polityka amerykańska co najwyżej wydaje się średnioterminowa, bo fakt zabezpieczenia Bliskiego Wschodu czy wojen tamże przy fakcie, że teraz Stany Zjednoczone są jednym z największych eksporterów węglowodorów na świecie, no to znowu potwierdza, że te planowanie długoterminowe raczej wypada. Może to jest też ten problem. Z jednej strony media, które za bardzo skupiają się na interesie biznesowym wielkich amerykańskich korporacji, a z drugiej strony brak planowania długoterminowego, z którego z kolei słyną Chińczycy. Znaczy, to jest przedziwne właśnie. Ta ostatnia zmiana tak naprawdę pokazuje się, że tam, gdzie jest reżim taki postkomunistyczny, on może postępować bardziej racjonalnie niż tam, gdzie jest demokracja. I nagle pokazuje się, że w demokracji mamy takie różnego typu absurdy, już powiem tak, oziębianie klimatu i jakieś inne, które jest wynikiem, powiedzmy, jakiejś takiej bardzo złej ewolucji procesów demokratycznych. Że kiedy zauważono, że kluczowe, w demokracji kluczowe jest oczywiście te wybory demokratyczne, ale po to, żeby je przeprowadzić i przeprowadzić je w swoim własnym interesie jakichś grup biznesowych i innych, po to, żeby później móc regulacje, jak i też działania międzynarodowe ukierunkować na interes mojej grupy, to po to ja muszę, musi być taki sojusz, powiedzmy, z mediami, a więc chodzenie, trzeba, jak się ma jakiś biznes, to trzeba wyłożyć pieniądze po to, żeby wejść do mediów, a później media, powiedzmy, są w stanie wytłumaczyć opinii publicznej, że mój interes jest po prostu interesem ich również. I to jest właśnie jakaś przejaw tej dekadencji Zachodu, bardzo groźny, ponieważ on okazuje się, że z jednej strony media i ludzie tam pracujący nie do końca mogą postępować tak, jak powinni, ponieważ to jest, nie jest to, staje się, nie jest, staje się to jakąś płaszczyzną, powiedzmy tutaj, wymiany myśli, tylko płaszczyzną polityczną oddziaływania. I mamy z tego tytułu, mamy właśnie... Panie doktorze, jak pan tutaj poruszył ważny wątek, to jeszcze spytam o polaryzację mediów w zachodnim świecie, która dokonała się, no tłumaczeń jest bardzo dużo, choćby, że przez media społecznościowe, no, głównie amerykańskie, doszło do polaryzacji, które zostało podchwycone przez media. Czy jest jakiś inny powód? Bo tak jak się zastanowimy, to niektórzy z kolei wskazują, że media społecznościowe w jakiś sposób mogą być kontrolowalne choćby przez Rosjan czy przez Chińczyków amerykańskie i tutaj też może dochodzić do jakichś dziwnych sytuacji. Wydaje się, że pamiętajmy, że ten sam problem to możliwe, że on się jeszcze bardziej nasilił poprzez media właśnie te społecznościowe, ponieważ pisać można było, powiedzmy, to było trudne, to było bardzo kosztowne i bardzo utrudnione. W przypadku mediów to są media, powiedzmy, elektroniczne. No i no niestety zauważono, że wraz z tym postępem artificial intelligence, jakkolwiek, który etap mamy na uwadze, to nagle się okazuje, że można kształtować jeszcze efektywniej, można powiedzieć, tu opinię publiczną. Przy czym ten powiedzmy taki Kowalski zwykły nie wie o tym, czy on jest, powiedzmy, w tych mediach, których
kółko sieci po prostu jest kształtowany przez opinię kogoś, czy nawet powiedzmy... Dobrze, panie doktorze, bo jeszcze zapytam, bo z pewnością jest taka sytuacja, o której dzisiaj rozmawiamy przez cały program, że siła Chin rośnie, Zachód, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, ich siła słabnie, nie tylko ze względów gospodarczych, ale również demograficznych, ale jednocześnie dochodzi do ogromnej polaryzacji w mediach, w jaki sposób skłócenia obywateli i jednocześnie rośnie bardzo dług, szczególnie w XXI wieku w całej Europie Zachodniej, może nie w całej, bo wyjątkiem są tu Niemcy i Holandia, ale tak poza tym w Stanach Zjednoczonych również dług w stosunku do PKB, no można powiedzieć, osiąga historyczne rozmiary. I tak na koniec, jakbyśmy spróbowali połączyć te trzy wątki, czyli słabnąca pozycja gospodarcza, coraz większe zadłużenie, które ma za zadanie obronić sytuację, no głównie mieszkańców zachodniej Europy, żeby się nie poczuli biedni, i fakt, że czy Stanów Zjednoczonych, że wcale tak nie jest źle, bo ciągle masz pootwierane supermarkety i stać cię na płacenie rachunków, z tą polaryzacją medialną, która może być wspomagana przez różne sposoby no, innych państw, innych imperiów, które już nieraz udowodniły, że potrafią ostro zamieszać w tych nowoczesnych technologiach. Wydaje się, że tutaj są, powiedzmy, takie trzy kluczowe aspekty. Pierwsze, kluczowa jest demografia. Jak się ma demografię, to w tym momencie wcześniej czy później się odbije. Druga to jest, powiedzmy, gospodarka. Jeśli ma się po prostu silną gospodarkę, przemysł i tak dalej, to w pewnym momencie pozna się też, w jaki sposób ten przemysł funkcjonuje, i w tym momencie będzie miało się wszelkiego typu środki. A jeśli się będzie miało, powiedzmy, i demografię, i środki, to w tym momencie można za pomocą mediów kształtować sytuację nie tylko u siebie, ale starać się ją kształtować i za granicą. Niestety, no i tego życzymy polskiej klasie politycznej, żeby tak w końcu ukształtowała media, żeby zmienić sytuację demograficzną. Jest jeszcze na to szansa. Trzeba po prostu pomyśleć, jak to zrobić, bo na razie to słabo idzie, ale idą kolejne programy, więc będzie lepiej, ale czy tak dobrze, jakbyśmy chcieli, to się okaże. Dziękuję panie doktorze jeszcze raz za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na Sumę Dnia.